wystartował turniej główny ITF Tennis Juniors World Tennis Tour Pszczyna. Jest to już drugi turniej tej rangi, który organizujemy właśnie drugi rok z rzędu. W zeszłym roku turniej zakończył się naprawdę dużym sukcesem sportowym i organizacyjnym. I dzięki temu myślę, że Pszczyna będzie już stałym gospodarzem turnieju rok po roku. Turniej udało się zorganizować na naprawdę wysokim poziomie dzięki wymiernym wsparciu ze strony gminy Pszczyna i burmistrza pana Dariusza Skrobola. W turnieju startuje ponad 120 zawodników. W eliminacjach wzięło udział 64 zawodników, którzy walczyli o wejście do turnieju głównego. I również w turnieju głównym bierze udział 64 zawodników, 32 dziewczyny, 32 chłopców. Są to zawodnicy w wieku do lat 18. Mamy zawodników z Polski, z Czech, ze Słowacji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Także jak widać przekrój narodowościowy jest dość szeroki. Są nasi zawodnicy. W turnieju głównym walczyła Weronika Domańska. W tym momencie obserwujemy mecz Antka Pękały, który walczy na korcie głównym, na korcie numer 4, także trzymam za niego kciuki. W eliminacjach również wystartował Franek Pękała. Także Pszczyna tenisem stoi. Cieszymy się, że nasi zawodnicy mogą rywalizować w turniejach rangi międzynarodowej. Cieszę się, że Śląskie Centrum Tenisa po raz kolejny startuje w tego typu zawodach i że możemy gościć zawodników w zasadzie z całego świata, ponieważ oprócz Europy, oprócz Ameryki również mamy Fidżi, więc pokazuje to, jak ważny w rankingu ITF-u jest ten turniej. Śląskie Centrum Tenisa od 5 lat swojego istnienia zawsze ma wsparcie gminy Pszczyna i jest to dla nas bardzo istotny element, zarówno dla tenisa, jak i dla badmintona, bo takie zajęcia się tutaj odbywają. Cieszę się, że obiekt tej rangi znajduje się na terenie gminy. Dzięki temu również tutaj u nas w Pszczynie odbywają się zajęcia i zawody dla tych najmłodszych. Tenis 10 to jest tenis, który kierowany jest do tych najmłodszych tenisistów i mam nadzieję, że również ci najmłodsi w najbliższym czasie, w najbliższych latach osiągną taki poziom, aby startować najpierw ITF, a potem dostać się do ITP. Wszystkie aktywności na terenie gminy Pszczyna to aktywności w ramach aktywnej Pszczyny. To nie tylko badminton, to nie tylko tenis, ale również różnego rodzaju inne aktywności, które rozwijają zarówno ogólnosportowe zainteresowanie młodzieży, ale pokazują też tą ścieżkę potencjalnej kariery sportowej, którą młody człowiek może wybrać.